Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. 3D i długa nazwa, nie pamiętam, nie mam butelki. Zostawiłem w domu. Wziąłem tylko zeszyt, ściągę, kurczę, co sobie tam. Bo ja w trakcie jak używam produktów, to sobie zapisuję na kompie spostrzeżenia, co się dzieje, co się nie dzieje, a z reguły co się dzieje. Bo jak może się coś nie dziać, jak coś robić? No właśnie. Chyba, żebym usiadł i patrzył tak jak tutaj na przykład na dywan. Co do produktu, wysłał mi go bodajże chyba wirus. I pierwsze co... Galareta, mówię, o, ale tragedia. Tragedia, dramat, po prostu dramat, tragedia. I rzeczywiście tak jest, jeżeli chodzi o rozpuszczenie go, wylanie ze zbiorniczka, nie pamiętam produktu, który by mi się tak tragicznie wylewało. Masakra. Obrzydliwie, naprawdę. Pod tym względem leżymy. Teraz tak, do prania użyłem dywanów, które były bardzo długo zaszczurzane. To są dywany, na których... które masakrują psy. Naprawdę. Tam widziałeś plamy wszelkiego rodzaju, tak, to był drugi piesek bodajże, Shih Tzu, miała, a to będzie następny film właśnie z jej dywanem. I teraz tak, oprysk, 1 do 10, poważne zabrudzenia, rewelacyjnie, naprawdę, fantastycznie, produkt uwielbia zarzucanie z tornadora, no super, fajnie się go, znaczy pędzluje to źle powiedziane, fajnie się nie myje, jeżeli chodzi o wkrętarę. Naprawdę, widać, że ten brud wyciąga, co jest fajne, rewelacyjnie się wypłukuje i fantastycznie pachnie takim świeżym, kurczę, cytrusowym zapachem. Naprawdę, ja byłem miło zaskoczony, jeżeli chodzi, zrobiłem cały dywan i oszalałem. I wtedy stwierdziłem, o kurczę, atakuję z pianownicy. Thank you.
No właśnie, tak jak widziałeś. Pianownica, rewelacyjnie. Zarzucasz pianę, czekasz, aż ona usiądzie. I to jest fajne, że tak jak w fotelach samochodowych, ona ci nie pójdzie głęboko. Zostawia tak jakby u góry, zmiękcza ten brud. Wchłania się tyle, ile ma się wchłonąć. Jak zobaczysz, że piana siada, lecisz wtedy na przykład z mikrofibrą albo ze szczotą i wyciągasz odkurzaczem. Rewelacja. Ja użyłem Tornadora. Produkt idealny jest do właśnie takich gęstych, czyli podłoga, welur taki naprawdę soczysty, tak jak ma Volvo, w Audi jest całkiem gęsty. Tak, w takich autach sprawdzi się produkt naprawdę rewelacyjnie. On mi troszeczkę przypomina enkapsulator bodajże od XCD, dokładnie. W tę stronę bym uderzał, pod tym względem bajka. Uwielbiam nim pracować z pianownicy, naprawdę. Ta piana siada, no idealnie się tym pracuje, a jak już zajedziesz z nim z Tornadorem, najpierw rzucasz w formie piany, piana siada, wskakujesz z Tornadorem i wypłukujesz. Bomba. Rewelacja. Na tym dywanie właśnie, na nim było wszystko. Soki jakieś, kurcze. Niestety mocz psa, dokładnie, jak go kupiliśmy, no to sobie upodobał ten dywan. Ja wiedziałem, że już stwierdziliśmy, ok, mata matami. I powiem ci, że zebrał wszystko idealnie. 1 do 10. 1 do 20 lżejsze zamrożenie, nawet 1 do 30. Próbowałem bonnecik. I tutaj, kurczę, całkiem nieźle, ale bardziej moim zdaniem właśnie grubasy. Plamy. Jak masz gdzieś miejscowo plamy, zarzucasz z pianownicy, piana siada, jak widzisz, tak jak mówiłem, że znika, skakujesz, kurczę, mechanicznie. Uwielbia pracę mechaniczną w ogóle. Ten brud czujesz, jak on go wyciąga. Odkurzacz i jest poezja. Wypłukanie tego produktu samowodą. Jest no, po prostu idealne, można powiedzieć, naprawdę. Coś niesamowitego. Produkt mi się bardzo podoba. Jakby nie to przelewanie i dawkowanie, kurczę, no masakra, trzeba paluchem z tego pojemniczka. Także ceny nie znam, bo go dostałem, ten produkt. Nie wiem, dlaczego wirus wysłał mi pełną butlę. Nie wiem, nie chciał go używać, czy może miał go dużo i stwierdził, że jest beznadziejny, żebym może ja go sprawdził, czy u mnie się sprawdzi. U mnie się sprawdził i z miłą chęcią go używam, z tego względu, że po wypraniu jeszcze właśnie jest ten taki cytrusowy, kurczę, zapaszek. Naprawdę fajny produkt. No dobra, nie będę cię przynudzał. Tak jak widziałeś, efekt fantastyczny. Fantastyczny, a szczególnie chodzi mi o ten różowy dywan. On był, jest naprawdę gęsty. Tam miał co robić, miał co robić. Plus Tornador, kurczę, i poszło idealnie. Tak naprawdę, jak kupiłem ten dywan, to on chyba nie był tak puszysty. Naprawdę, ten Tornador razem z tym produktem. Właśnie, a jeszcze jedna rzecz. Bo enkapsulator później trzeba odkurzyć, on zbija tak jakby, kurczę, nawet po Tornadorze, jak wyschnie, on zbija materiał, a tu nie. Tu masz od razu taki jakiś mięciutki, tak jakby, kurczę, jakbyś go nie musiał wypłukiwać. Ale ja i tak z reguły zalecam, co by nie było, wypłukać i wtedy wiadomo, że mamy czyściuteńko. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!